Czuwać to pragnąć. Dzień ze świętą Elżbietą od Trójcy Przenajświętszej. Pisze święta Elżbieta. Gdyby on mnie nie wspierał, w pewnych chwilach pytam się, co by się ze mną stało. Ale on jest ze mną, a z nim mogę wszystko. Dobrze jest zagubić się, zniknąć w nim. Wtedy dobrze czujemy, że jesteśmy tylko maszynką, którą on wprawia w ruch, bo on jest wszystkim. Stąd oddaję się i całkowicie powierzam temu boskiemu oblubieńcowi. Jestem spokojna, bo wiem, komu zawierzyłam. On jest wszechmocny. Niech więc kieruje wszystkim, jak mu się podoba. Ja chcę tylko tego, czego on chce. Pragnę tylko tego, czego on pragnie. Proszę go tylko o jedno, abym miłowała go z całej duszy, lecz miłością prawdziwą, mocną i wielkoduszną. Jako człowiek jesteś utkany z pragnień Boga. Mało tego, jesteś Jego pragnieniem. Ponadto On stworzył cię w ten sposób, abyś ty ciągle pragnął i nieustannie czuł niedosyt. Pragnienie Boga jest wpisane w twoje serce, ponieważ zostałeś stworzony przez Boga i dla Boga. Jako człowiek nosisz w sobie tajemnicze pragnienie Boga i tylko w Nim znajdziesz prawdę i szczęście, których nieustannie szukasz. Nie jesteś Bogiem, lecz otchłanią, która woła o Niego, a Bóg nie może oprzeć się temu wołaniu i wypełnia tę otchłań sobą. Pragnienie to siła napędowa całego twojego życia. A jak wynika z cytowanego na początku tekstu świętej Elżbiety, ona nie zniechęcając się porażkami, z determinacją żyła wielkimi pragnieniami. Święta nie cierpiała połowiczności, lecz była maksymalistką życia. Wiedziała bowiem, że kto zabija swoje pragnienia, umiera. A zatem przyjrzyj się dzisiaj swoim pragnieniom. One mówią wiele o tobie. Czuwać to pragnąć. Powodzenia.